Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Siedleckiego w Gdańsku zainaugurowano rok akademicki 2018-2019. Inauguracji towarzyszyło oficjalne otwarcie hali gimnastycznej Leszka Blanika. Z tego nowoczesnego obiektu będą mogli korzystać studenci. Dzisiejsza inauguracja roku akademickiego AWFIS w Gdańsku na pewno myślę, że mogła się podobać, dlatego że przebiegła na nowym obiekcie, w nowych warunkach, troszeczkę inaczej niż co roku, ale myślę, że musimy iść z duchem czasu, rozwijać się i ten piękny obiekt, hala gimnastyczna naszej uczelni, ona pokazała też troszeczkę, jakie są możliwości tej hali. Oczywiście część sprzętu musiała zostać zwieziona, więc tutaj dopiero tak naprawdę się to zapełni, jak już ten sprzęt z powrotem wróci, ale myślę, że mam nadzieję, że inauguracja podobała się. No, na przyszły rok plany takie, żeby rozwijać, żeby ta hala żyła. Sam start, sam początek jest dla nas fascynujący, bo naprawdę nie spodziewaliśmy takiego, że tak powiem, zainteresowania uczestnictwem w tych zajęciach na tym obiekcie, ale to nas bardzo cieszy. Na przyszły rok, jeżeli chodzi o pozwolenie zawodowe, to walka o nominacje i przepustki olimpijskie gimnastyków. Chcielibyśmy, żebyśmy mieli w końcu po 8 latach przerwy swojego gimnastyka na Igrzyskach Olimpijskie. Co prawda te warunki, które w tej chwili mamy, one tak naprawdę dopiero przyniosą efekt za 2-3 lata. No, ale mamy nadzieję, że następne Igrzyska w 2024 już z większą ilością zawodników będziemy na tych Igrzyskach reprezentowani. No, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało. Tutaj obiekt no to oczywiście jest super. O taki pewnie gimnastycy zabiegali od wielu lat. No, ale Blanik już jako zawodnik nie doczekał takiej sytuacji, żeby mógł takiej pięknej hali ćwiczyć, ale jego następcy pewnie będą starali się pójść w jego ślady. Panie profesorze, a co pan najmilej wspomina z bycia na uczelni, jak pan rektor był, jak pan był rektorem? Dla mnie no to jest kawał, duży kawał życia. Nie ukrywam, że wspominam te czasy bardzo dobrze. Wspominam ludzi, wspominam w ogóle atmosferę tutaj w tej uczelni, bo to jest atmosfera szczególna. To są młodzi ludzie, którzy przynajmniej za moich czasów jeszcze, ale i z pewnością jest i teraz, podobnie są sobie życzliwi, są weseli, chcą się bawić, chcą uprawiać w mniejszym czy większym zakresie sport, ale w każdym razie cenią ruch. I jeżeli po skończeniu tej uczelni będą chcieli to propagować, no to jest szczęście nasze, tych, którzy ich uczą. Co pan sądzi o tym obiekcie, w którym się znajdujemy i o dzisiejszej uroczystości? O dzisiejszej uroczystości, ja myślę, że wszystkie były piękne uroczystości i kiedyś, i teraz też, prawda, a już w szczególności dzisiaj, no bo ta no hala, no trzeba powiedzieć, że przyglądałem się tu z zewnątrz, jak była budowana, to tak nie robiła takiego wrażenia, jak dopiero wewnątrz. No to jest naprawdę kolosalny obiekt, prawda? No i oczywiście myślę, że z pożytkiem będzie wykorzystany przez uczelnię. No, czego życzę zresztą wszystkim pracownikom, jak i studentom. Jak podsumujesz obecny sezon? No, był to dosyć dla nas trudny sezon, bo trwało bardzo długo. Dopiero w zeszłą niedzielę skończyliśmy tak jakby mistrzostwami Polski, na których zdobyliśmy złoty medal. Był to sezon naprawdę udany dla nas. Większość regat kończyliśmy na podium Pucharu Świata. Otarliśmy się o podium mistrzostw Europy. Trochę gorzej nam poszło na mistrzostwach świata, ale i tak jesteśmy bardzo zadowoleni z tego sezonu. Co sądzisz o dzisiejszej inauguracji? A jestem bardzo zadowolony i dumny, że mogłem uczestniczyć, jak co roku uczestniczę w tej inauguracji. Cieszę się, że uczelnia widzi nasze sukcesy i gratuluje nam ich. I jestem pod wrażeniem tej całej hali, bo jestem po raz pierwszy tutaj, a ten pokaz gimnastyczny był bardzo, bardzo fajny.